Józefie. Tak, Maryjo? Zatrzymajmy się tu na chwilę. Odpoczniemy trochę. Dobrze, Maryjo. Józefie, tak sobie myślę, jaki piękny jest świat. Tyle w nim wspaniałości. Masz rację, Maryjo. Świat jest piękny, ale czy człowiek jest w nim szczęśliwy? Pamiętasz, jak szliśmy na spis odnosi, widzieliśmy samotnych, głodnych ludzi. Tyle smutku i cierpienia. Tak, Józefie. Na świecie jest tyle cierpienia. Moje matczyne serce wyczuwa wiele obaw, trosk i niepokoju, które towarzyszą w życiu człowiekowi. Tak bardzo chciałabym im wszystkim pomóc. A może zaprosimy ich do nas, do Betlejem, by po raz kolejny przeżyli radość z narodzenia Jezusa? Tak! Zaprośmy ich na wspólne świętowanie. Będzie ono jedyne i niepowtarzalne. Może uda się chociaż w tę jedną noc zjednoczyć ich wszystkich ze sobą. Poprosimy aniołów, by poszli z zaproszeniem do ludzi. Nie martwcie się. My, aniołowie, jesteśmy po to, by służyć człowiekowi. Chętnie odwiedzimy ludzi i zaprosimy na wspólne kolędowanie. Słyszałam, że wiele państw Unii Europejskiej próbuje się łączyć, by wspólnie rozwiązywać problemy współczesnego świata. Spróbujcie do nich dotrzeć i zaproście ich przedstawicieli tu do nas, do Betlejem. Szanowne panie i dostojni panowie, zebraliśmy się tutaj po to, by wspólnie zastanawiać się nad pewnymi problemami, z którymi boryka się współczesna Europa. Mam pytanie, co najbardziej gnębi wasze kraje? My, Francuzi, musimy uporać się z problemem liberalizacji w szkołach, która doprowadziła do tego, że czujemy się w nich coraz mniej bezpiecznie. Musimy także pomyśleć o statusie emigrantów. Największym problemem mojego kraju jest brak szacunku dla dzieci jeszcze nienarodzonych i ludzi starszych. U nas jest jeszcze gorzej. W szkołach zaczęto walkę o usunięcie krzyży z sal lekcyjnych. Nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy przecież państwem, w których są groby pierwszych męczenników za wiarę. Watykan jest stolicą chrześcijaństwa i tu rezydują kolejni papieże. Tak, są poważne problemy, które dotyczą i mojego kraju i wspólnie musimy je rozwiązać. Czy ktoś z Państwa ma jakieś konkretne propozycje? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i mam propozycję, aby się udać do Betlejem. Tam wkrótce przyjdzie na świat Boża Dziecina, nasza największa nadzieja. To Jezus doda nam sił i wskaże właściwą drogę ku przyszłości. Thank you.
Przychodzimy do Was z niezwykłym zaproszeniem. To wielkie wezwanie dla każdego z Was, a zarazem propozycja pewnych zmian. Las wokoło śpi, sypie biały śnieg, ziemia cicho drży, dzwonów słychać śpiew. Noc otula świat, srebrem niebo lśni, wieje dobry wiatr i osusza łzy. Śpi, syneczku, zamknij oczka, do stajenki przyszła nocka. Pierwszej gwiazdy już na niebie blask, kolędowy czas. Śpi, syneczku, czuwa świat, rozświetlone okna chat. Kołysankę śpiewa matka w kolędowy czas. Ciastem dom, płomień świecy drży, ciepły każdy kąt. W kolędowy czas jasny wstaje dzień, bratem cały świat, nocą dobry sen. Śpi, syneczku, stajenki przyszła nocka, pierwszej gwiazdy już na niebie blask, kolędowy czas. Śpi, syneczku, czuwa świat, rozświetlone okna chat, kołysankę śpiewa matka w kolędowy czas. Wydaje mi się, patrząc na Państwa zdziwione twarze, że jesteście zaskoczeni tak samo jak ja. Czy Pan też jest zaproszony do Betlejem? Nikt mi jeszcze nie przysłał takiego dziwnego zaproszenia. Radosną nowinę dziś Wam przedstawiamy. Jezus został nam dany. Kiedyś przez laty nie było miejsca dla Niego w gospodzie. Nie został przyjęty w swym narodzie. Wy nie pozwólcie, by świat trwał dalej w nieładzie i rozterce. Niech radośnie zabije wasze serce. Do Betlejem przybywajcie, Jemu cześć i chwałę wspólnie oddajcie. Zanim wyruszymy do Betlejem zobaczyć nowonarodzonego, zasiądźmy, jak każe polski obyczaj, do wspólnej wigilijnej wieczerzy. My Wam pomożemy taką wieczerzę przygotować. Będzie jedyna i niepowtarzalna.
Niech ucichną wszelkie spory, gniewy własne, dążenia do sławy i dobrobytu. Tak niewiele potrzeba do jedności, miłości i pokoju. Nie obchodzi się Wigilii. Świętujemy tylko 25 i 26 grudnia. Wtedy na stołach pojawiają się kruche ciasteczka z migdałami, zwane ciasteczkami miłości. W nich ukryta jest moneta, komu się trafi, ten będzie miał szczęśliwy rok. We Włoszech na Boże Narodzenie pieczemy ciasteczka nadziewane figami i orzechami. Skoro mówimy o tradycjach, to i ja powiem, jak jest w Irlandii. Święta na stole musi być pudding z rodzynkami i suszonymi śliwkami. Austriacy w czasie świąt śpiewają kolędę, która powstała w tydzień Wigilii. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żubka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dziecią. Dzieciątka snem. Na stole nakrytym białym obrusem leży opłatek. Czas, by złożyć sobie życzenia i się im połamać. Szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniewu śpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie przyjdą dni powszednie. Braknie nagle ciepłych słów. Na jasno...
jeden świt. Powróci zwątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy Mars na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu w nas i gniewu śpią. Małemu Jezusowi bukiet tulipanu chce włożyć w darze i sera trochę dla całej świętej rodziny ofiarować. To symbole mojego kraju. Mój kraj Szwecja podaruje Jezusowi ciepłe ubranko z renifera i sanki. Ja podaruję rodzinie świętej zieloną koniczynkę. To symbol mojego kraju Irlandii. Chciałbym też zaprosić ich do naszego kraju, by na Smaragdowej Wyspie mogli odpocząć. Ja podaruję Jezusowi baśnie duńskiego pisarza Andersena. Gdy będzie smutny, Maryja mu poczyta i rozweseli jego serce. Więc wszyscy jesteśmy gotowi. Zobacz, nasi zaproszeni goście przychodzą. Tak, wielu przyjęło nasze zaproszenie. Zobaczcie, oto wasi goście pragną złożyć pokłon Dzieciątku. Bądź pochwalony, Panie Jezu, i Ty, Józefie, i Maryjo Święta. Przychodzimy, Jezu, prosić, abyś w tych latach trudnych błogosławił nas i uchronił nas od kłótni. Przyjmijcie nasze skromne dary, które przynosimy z naszych krajów. Te dary niech będą słowami podzięki. Nie ma Europy, a nawet świata bez Jezusa. Thank you.
Denn ich kann mehr davon zu sein, will mehr tot zum Glauben geben, neu zu schoner Frau gesehen. Was ich noch, mit meiner Name, was ich noch mit Gewalt. Bóg wam zapłać za to, że przybyliście tu z różnych państw Europy. Dziękujemy za każde dobro. Bądźcie otwarci na potrzeby innych. Nie zapominajcie o tych najbiedniejszych. Zanieście Jezusa nowonarodzonego do człowieka prześladowanego, smutnego i cierpiącego. Niech miłość zagości w waszych państwach, rodzinach i was samych. Wasza wigilijna podróż niech trwa przez cały rok w zgodzie i w jedności. Zostańcie wszyscy braćmi i siostrami dla innych. Dziecię się nam narodziło. A czy dla mnie znajdzie się także miejsce? Ja przyniosłem Jezusowi czerwone serduszko jako znak wszystkich samotnych i opuszczonych dzieci w Europie. Jezu, spraw, aby tata nie wyjeżdża już do Irlandii, a mama wróciła z Anglii. My dzieci pragniemy być zawsze z rodzicami. Chrześcijańskie nasz imię. Unieś swe serce wysoko, wysoko, a wiara Twoja nie zginie. Europo, nasza Europa. Proszę list i w prostych słowach powiedz jak trzeba z Jezusem przez życie iść. Europo, nasza Europo, nadzieję w sercu mam. Europo, nasza Europo, co chrześcijańskie